Dzisiejsze spotkanie tegorocznych maturzystów jest szczególnie uroczyste. To ostatnia okazja do podsumowania Waszej pracy w ciągu Waszych lat nauki w tej szkole, do refleksji i zadumy. W imieniu całej społeczności liceum dziękuję Wam za wspólne lata spędzone razem w murach naszej szkoły. Kochani, żegnamy Was życzeniami płynącymi z głębi serca. Niech omijają Was troski, smutki i zwątpienia, a towarzyszy radość, zrozumienie, przyjaźń i jakże potrzebna nadzieja. Trzymamy za Was kciuki i tak jak Wy, pragniemy, byście byli już studentami. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Będzie trudno mi to przebić, więc może najlepiej od razu wyjdę. Albo spróbujemy. Tak? Cofniemy się na moment do czasu studniówki, kiedy to podałem złe współrzędne geograficzne obiektu gastronomiczno-usługowego Okrągła w Sosnowcu. Przepraszam i obiecuję, że nie podejmę już więcej podobnie nietreściwych i nieprofesjonalnych działań. Bądźcie spokojni, moja matura z geografii to dobrze zweryfikuje. Słońce świeci. Deszczyk pada, CKE nasze matury składa. Czas pożegnań i rozłąki to czas smutku. To każdy wie, że pierwiastek z 27 drugiego stopnia to 5,19615242227, to też pewnie wiecie. Więc dlaczego tutaj stoję i nadal coś mówię? Może powinienem usiąść, a może wyjść. Przemówię do Was głosem oschłym, niczym roślinnej strefy zwrotnikowej oraz niknącym w przestrzeni, jak szambo wylane do Wisły. Na 100 dni przed maturą starałem się zrównoważyć trud obszernymi podziękowaniami. Uznajmy, że teraz też spróbuję. Najmilsi, w tych trudnych dla Waszego cechu tygodniach życzę wytrwania, cierpliwości, jak najwięcej czasu z uczniami, jeszcze więcej by od nich odpocząć. Samych sukcesów i aby drabina życia była dla Was stabilna i podtrzymywana przez najwierniejsze Wam osoby bez wyłamanych szczebli. Oraz dziękuję krótko i zwięźle, po raz już drugi, lecz ze zdwojoną siłą, za trud w odśnieżaniu naszych dróg dojrzałości, za sprzęt wiedzy. Mimo że nie zawsze pług zrozumienia i piaskarka edukacji była w stanie przebić się przez oblodzoną niechęcią i zasypaną błędami naszą drogę życia i nauki. Podpisuję się pod tym we własnej osobie ja oraz cała moja klasa, kto sprzeciw, ręka w górę. Moja niepowtarzalna klasa, przetrwaliśmy to, obyło się bez ofiar, lecz szkody materialne poniekąd zostały urządzone. Fakt ten nie umniejsza temu, że źle nie było. Mimo utartych podziałów, na każdego z nas wpłynęło to osobiście mniej lub bardziej, lub w sposób znikomy. Cieszmy się tym, albowiem przed nami najgłębsze, czasem nieprzejezdne kolejne życia. Niech te 3 lata szkolnej niewoli, jak kto woli, zostaną w naszych sercach i umysłach. Musisz wstać, choć mówisz tak.